Witajcie moi drodzy, witam w mojej wiosce, a w dzisiejszym odcinku wybieramy się moi drodzy ponownie do mędrca Maolo. Chciałem być w wiosce Hakol, ale to już nie jest już wioska Hakol, niestety. To jest Rutu. Rutu, lecimy do niego pędem i... Jakie to było idiotyczne przywitanie. Genialnie. Chciałbym zakończyć po prostu misję. Tadaima, modorimashita. Dlatego, że w ostatnim odcinku ratowaliśmy dzieciaki, zabiliśmy również Narka Kuga, który tej wiosce zagrażał poniekąd. I przegraliśmy przy okazji walkę z Alvinem oraz bawiliśmy się troszkę w turniej i te wszystkie dodatkowe poboczne aktywności, które tutaj można porobić. Budzi de nani yori de atta. Ledo no chi o hiku mono no henrin wa tashika na yō da na. Kore de Raider-san no chikara ga wakatta daro? Ma Aruma mo ite kureta kara 100 ninriki datta kedo na. Niesamowite, Naviru w końcu docenił kogoś oprócz samego siebie, sukces. Genialnie. Powiem wam szczerze, że zostałem nie jedno, w sensie, czy ten teren tutaj był, on był jeszcze oczywiście tutorialowy bardzo mocno, bo zresztą dopiero teraz mamy odblokowany tryb wieloosobowy. Nie, musimy wykluczyć potem jeszcze jajka, bo też mamy przecież chyba jedno albo dwa. Chyba dwa mamy nawet, albo nawet więcej. Nie wiem, nie pamiętam ile już jest niewyklutych. Niemniej, zastanawiam się, czy ta lokacja była jedną z tych dłuższych lokacji, bo na dobrą sprawę ona nam zajęła kolejne, do tej pory, 6, 7 może nawet godzin. Jeśli by tak dalej poszło, to kolejne 3 lokacje dawałyby nam łączny czas gry w okolicach 42, zakładając, że one będą tak samo długie, a jeśli będą krótsze, no to w sumie... Ta gra rzeczywiście może być na trochę mniej, tak jak było wspomniane na How Long to Beat. Bo właśnie stamtąd jakby biorę moje dane, jeśli chodzi o to, jak długo przechodzi się daną grę. Niemniej, lecimy po prostu dalej. Z drugiej strony, że warto podkreślić, że ja tutaj dużo gadam, więc po prostu ten czas też jest trochę wydłużony. Naviru, wszystkie potwory są na nas wkurzone do tej pory, bo wchodzimy im do leża i kradniemy im jajka. No, kto by nie był. Sore wa hontou ka, Aruma? Hai, Zerado-sama. Ano toki to onaji desu. Ano toki? Ledo ga mura o sukutte kureta ano toki mo, monster tachi ga sawagi dashita ato ni, jiken ga... Masaka, mata onaji koto ga... Go shinpai ni wa oyobimasen. Ena-sama, shuui no keikai wo tsuzukemashou. Itsu demo shitsudou dekiru yo, raider tachi wo atsumemasu. Jestem ciekaw, co tym razem ma być zagrożeniem i co było wcześniej, bo... Znowu, o właśnie, pytanie z mojej strony, bo w sumie zapomniałem o to zapytać Gromira. Czy jedynka właśnie opowiadała historię Reda? Zakładam, że nie. Zakładam, że jedynka była zupełnie czymś... po części odmiennym. Oczywiście niby tutaj miały się pojawić jakieś postaci, które były znane z jedynki, ale zakładam, że jedynka nie opowiadała historii Reda, więc moje pytanie jest takie, co było zagrożeniem, jeśli wiecie, do tej wioski poprzednio? Poprzednim razem, w poprzedniej części, jeśli było to powiedziane, tak jak mówię. No, jikien te nano koto da? Chyba nie musicie mi odpowiadać, wiecie? Chyba dostanę odpowiedź za chwilę. Omae tachi ni mo oshiete okaneba narumai. Ledo mo kan... Ojii-sama, watashi kara hanashimasu. Ah, sore ga ii. Jiken no okita basho ni annai suru. Issho ni kite. Żebyśmy szli... Ore ga otomo shimasu. Więc zapytaj, czy będziemy szli gdzieś w wiosce, czy będziemy wychodzić poza wioskę, bo jeśli będziemy wychodzić poza wioskę, to chyba właśnie będę miał odpowiedź, czemu Ena jest postacią, którą też możemy customizować. Może od tej pory będziemy właśnie z nią również walczyli. Oni to przyjdzie jako Harsegai. Po prostu, bardzo szybko, a nie Harsegai. Jak ja to podkreśliłem, to jest po prostu akcentowanie przede wszystkim. Tu chodzi o akcentowanie nie na środek głosek, tylko na początek. Jak się nie mylę. Ale potrzebowałbym lepszej wiedzy językowej, żeby się upewnić. No, nandoka yoku wakannai kedo, ore mo iku za! Chodźcie ze mną, chcę wam coś pokazać. Dziwne rzeczy nadal dzieją się w lesie, nawet po pokonaniu Narka Kuga. Informacje, które dostarczył Alvin, budzą w mędrcu Maolo stare wspomnienia o Redzie i straszliwej przeszłości. Jako wnuk Reda musisz się o niej dowiedzieć. Ena zachęca się do podróży na górę Harsegai.
Okej, tak też robimy. Tylko mówię, jestem ciekaw, bo jeśli teraz Ena z nami idzie, to co to będzie oznaczało? Czy nadal będzie Alvin z nami walczył, tylko Ena będzie jakby przy nas? Może. Jak widzicie, cały czas tutaj mamy jeszcze trochę czasu na... Cały czas mamy trochę czasu na naszym... Na naszym ołtarzu modlitewnym, jeśli można tak to nazwać. W ogóle to, co tutaj robimy przy tym ołtarzu, bardzo mi się kojarzy z karmieniem... Jak on się nazywał? Sowowtór, nie pamiętam nazwy, jak nazywają te sowę oryginalnie. Ja już ją po prostu nazywam sowowtór. Monster Hunter Rise, bo tam też praktycznie tego sowowtóra powinniśmy karmić niby za każdym razem. Kiedy w rzeczywistości chyba wychodzi na to, że możemy raz na kilka razy. Na kilka jakby wyjść z wioski na misję. A tej trzeba za każdym razem się modlić do tego ołtarza. O, proszę bardzo, Ena jest z nami na tym, na naszym potworku, miło. Znaczy uroczo, poniekąd. Tylko gdzie musimy iść? Gdzieś tam daleko, co? Dobra, po mojej drodze widzicie. Ha, właśnie dlatego sobie odblokowałem całą mapę. Tutaj trzeba za każdym razem się po prostu pomodlić przed wyjściem. Jeśli chcemy te dodatkowe 1,2%. Brzmiał jakiś bardzo, bardzo, bardzo słaby. Brzmiał bardzo słaby napój alkoholowy. No cóż. O, a taka ciekawostka, wiecie, że sfermentowane, czy nawet nie sfermentowane, po prostu czasami po procesie pasteryzacji i innych procesach przetwórczych produkty mleczne i tutaj bardziej mam na myśli jogurty, kefiry właśnie, czy jogurty naturalne, jogurty mogą się niektórym kojarzyć ze smakowymi, jogurty naturalne też, mogą mieć zawartość alkoholu do chyba 0,5%, bo według dyrektyw europejskich, znaczy to nie się nazywa, nie nazywa dyrektywą, chyba norm europejskich i wskazań napoje, bo to jogurty chyba są uważane za napoje cały czas, ale chyba i też pożywienia. W każdym razie napoje i pożywienie o zawartości alkoholu poniżej 0,5%, chyba czy do 0,5% są uważane za bezalkoholowe. I bardzo podobnie jest chyba w Polsce, ale to też jest chyba zależne od kraju, bo chyba nie w każdym kraju jest tak samo. Musiałbym się dowiedzieć lepiej, ale to taka ciekawostka z mojej strony. Jak chcecie się dowiedzieć więcej, zapraszam was do własnego researchu. To jest bardziej takie lipkowe teizowanie, żeby was czymś zainteresować. I rzucanie ciekawostek w każdym możliwym momencie. Byłem wam, że poszliśmy już na górę Harcegaj, ale to jest ewidentnie jakieś inne przejście. Przeszliśmy tym razem z boku jakoś. Chyba, że po prostu weszliśmy na inne zbocze, na wschodnie zbocze może tam to było? Nie pamiętam teraz. Wiem, że naprawdę nie pamiętam, jak się nazywała tam ta druga lokacja. Ale byliśmy już na pewno na górze Harcegaj. Moi drodzy, gra ewidentnie po prostu wymagała restartu, bo po prostu, nie wiem, coś się stało, musiałem ją po prostu wyłączyć, włączyć. Już działa w porządku, nie wiem, może po prostu to dlatego, że trzymam Nintendo 2 dni włączone i trochę w nią grałem, ale to jest dziwne, w sensie kolejny z dziwnych dziwnostek Nintendo Switcha, który nagle przestaje ładować grę. No ale dobra, ważne, że nic się nie stało, nic nie jest uszkodzone i że nie było jakichś większych problemów. Co prawda 8 minut mi zeszło na tym, żeby to się naprawiło, ale co z tego? Jak myślisz, co się dzieje z tą górą? Chyba sami musimy to sprawdzić. Jesteś gotowy? Co się dzieje za tą górą, chyba tam było napisane, nieważne. Patrz, tam jest ten most, chodźmy go zobaczyć. Wyciągnij tę dźwignię, aby opuścić most. Przepraszam, moje gardło. Znowu wysiadło. Na chwilę. Mam, że to jest pierwszy raz chyba, kiedy będę musiał montować jakikolwiek odcinek z tego, jakoś bardziej. W zasadzie bardziej, będę musiał coś wyciąć z niego. Oczywiście, a nie tylko przejrzeć, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko jest synchro i tak dalej. Aha, zadziałało, idziemy. Bo do tej pory te odcinki z Monster Huntera raczej były właśnie takie no na luzie, tak? W sensie nie musiałem się jakoś bardzo, bardzo spinać, żeby... O, tutaj mam jakieś pytanie w ogóle. Żeby one działały sobie jak należy, tak? A, ten pytanik to jest po prostu most, proszę bardzo. Cyk, gotowe, wow. To ja mówię, te gry są... To jest troszeczkę, znaczy nie no, akurat w Rise mam troszeczkę inaczej. W Rise było dużo więcej montażu, szczególnie grając z Gromnirem i na przykład Gromnir musiał mieć przerwę czy coś.
Czy jakieś śmieszne akcje. Tutaj tego montażu jest mało, bo gra jest dosyć... No, dosyć straightforward, tak? Po prostu lecimy przez fabułę, na dobrą sprawę, jak mówiłem już wcześniej. Nie ma praktycznie takich momentów, gdzie czułbym, że należy coś wyciąć. Jeśli coś, to mogę, prawda, zawsze uciec, ewentualnie. I musiałoby mnie coś rzeczywiście fabularnie zatrzymać, żebym musiał wycinać, albo technicznie, jak w tym wypadku. Dlatego też, czy ja musiałbym po prostu mieć przerwę, czy, no wiecie, po prostu takie rzeczy zewnętrzne, a nie coś, co w grze powodowałoby, że muszę tutaj robić jakieś duże zabawy właśnie z montażem. Co jest fajne, jest niefajne. Szczerze mówiąc, ja lubię, jak sobie troszeczkę pomontuję jakiś film. O, proszę bardzo, będzie można zniszczyć to. Nie wiem, chciałem mieć tę skałę, ale problem, jak już zacząłem, to chciałem to skończyć tym. Najbardziej idiotyczny chyba tekst, jaki rzuciłem do tej pory. W każdym razie chciałem dokończyć zdanie, ale nie wyszło. Nie mogłem znaleźć żadnego substytutu. O, patrzcie, dźwigni brakuje. Brakuje części do opuszczenia mostu. Może jest gdzieś tutaj. Poszukajmy. Dobra, okej. Okay. Jak zakładam, będzie gdzieś w tę stronę. Przynajmniej tak to wygląda. Plus już widzę kolejną skrzynkę. Właśnie, powinienem sobie... A nie, mam dolną mapę, nieważne. Ma kulpa. Myślałem, że sobie jej nie oddaliłem. I mamy kapsle. Jej, znowu zapomniałem o butelkowych kapslach. O, no to chyba akurat dźwignia do mostu, nieważne. Ale zapomniałem o butelkowych kapslach. Totalnie, muszę przyznać, że chyba już trzeci albo czwarty raz zapomniałem o kapslach. Muszę je w końcu ogarnąć. Tutaj są w ogóle jeszcze jakieś potworki. Jest jakiś kryształ, karmazynowy koral. Okej. Czy tutaj coś jest? Tylko skrzynia. Znaczy tylko albo aż skrzynia, tak? Zależy, jak na to spojrzeć. Idę po tę skrzynię, bo czemu by nie? No i to jest akurat zwykła, czyli pewnie jakieś... Byle co, maźnia oparzenia, o! Ura, dobra, będzie trzeba uciekać. Jak nas już poobijają. Pytanie, czy właśnie, czy po restarcie znowu będę musiał przyspieszyć? Tak, muszę za każdym razem po restarcie przyspieszyć te animacje. Czemu uważam, że przyspieszenie animacji to jest najlepsza rzecz na świecie? Ja się cieszę, że tutaj to istnieje. Można w sposób bardzo dużo rzeczy pominąć i te walki już są przyjemne i szybkie. I nie rozumiem, jak można tutaj grać na prędkości 1 po tym całym czasie. Uważam, że gameplayowo ta gra po prostu zyskuje, jeśli się gra na potrójnym przyspieszeniu. Na początku może, wiecie, żeby zobaczyć te pierwsze animacje, żeby zobaczyć, jak to się rozgrywa i tak dalej, ale potem zdecydowanie jestem za tym, aby używać jednak przyspieszenia. No nie wiem, może niektórzy nie lubią, tak? Niektórzy nie lubią używać szybkiej podróży i twierdzą, że to jest niepotrzebne. Szczerze mówiąc, jeśli ktoś chce spędzać w niektórych grach 2, 3, 4 razy nawet więcej niż powinien, to jego sprawa, no. Tak długo, jak nikogo o tym nie będzie próbował irytować na siłę i przerzucać, że szybka podróż jest do dupy, czy jest zbędna, no to nie mam zamiaru ja się takiej osoby czepiać. W naszej mapie wpadła potrzebna część. Pociągnij za wajchę. Dobra, ciągniemy za wajchę. Nie wiem, moim zdaniem szybka podróż jest jedna z lepszych mechanik, która została stworzona. W sensie, mówię, jeśli ktoś bardzo chce, naprawdę bardzo chce sobie zwiedzać świat, jeździć po nim za każdym razem, spoko, jego sprawa. Ale nawet w takim głupim kotiku z 2001 roku już ta szybka podróż poniekąd istniała na zasadzie teleportów do Bractwa, czy teleportów do konkretnego miejsca. Czy nawet później ta szybka podróż paradoksalnie była częścią troszeczkę fabuły, tak? Bo magowie ognia. Ale po prostu no, przy dużych światach, dużych otwartych światach, szybka podróż to jest coś świetnego. Osobiście brak szybkiej podróży uważam, że jest dobry w symulatorach chodzenia pokroju na przykład Firewatch. W Firewatchu było bardzo, bardzo dużo takich elementów, które mi się bardzo podobały, bo tej szybkiej podróży nie było. Były skróty, które mogliśmy sobie odblokować po prostu odpowiednio zapinając linkę czy zawijając ją w danym miejscu. Słyszę, że mój sąsiad tam w tle chodzi. Co najgorsze, to właśnie niestety papierowe ściany u mnie w mieszkaniu, no ale cóż. Najwyżej to przeżyjecie. Czekajcie, muszę zobaczyć, jak to wygląda na mapie. Czy ja tam dam radę się szybko przenieść do tej skrzynki, byłoby miło. Wybaczcie, znowu gardło. W każdym razie, w Firewatchu były, tak jak mówię, linki, które można było przywiązywać do
do odpowiednich miejsc i po nich się spuszczać, albo się na nie wspinać. I to były swego rodzaju skróty. Potem też można było jeszcze siekierką zbić drzewo, no ale to już takie pierdoły dosłownie. Co tutaj mamy? Dźwignię do mostu. O, znowu. Czyli patrzcie, i tak musiałbym tutaj przyjść. Ura. Dobra, czy ja ominę tego pana? Spróbuję. Nie. Nic, zaatakował mnie. Ura. Tylko pytanie, czy będzie atak z zaskoczenia? Nie. Więc ja uciekam. Naprawdę nie chcę się z nim bić, bo nie mam potrzeby po prostu. W tym momencie, moim zdaniem. I to było spoko, bo w tej grze to pasowało. Jeszcze powiem wam, że noszenie książek, szczególnie, że można było wziąć jedną książkę ze sobą, a w niektórych lokacjach były dwie czy trzy książki i to noszenie książek zajmowało na przykład 5 czy 6 minut, żeby przynieść jedną książkę, no to troszkę bolało. Szczególnie, że ja potem nie zebrałem wszystkich książek, bo niestety, ale parę książek mi wpadło do ogniska, z którego nie mogłem ich wybrać. No Firewatch był grą na dobrą sprawę indie i tam parę bugów niestety nadal istnieje. Pomimo, że ogrywałem ją bodajże na Steamie, na Steamowej wersji, tak. Całkiem niedawno, żeby też to podkreślić. Gdzie ja chciałbym pójść? Chciałbym za nimi pójść tutaj. Obrócić się. Nie, wiecie co, nie wyklułem jajek, właśnie sobie przypomniałem. No cóż, bo zobaczę liany, miałem takie, o, larga, a, tak, nie wyklułem jajka. Kontynuując. Więc to szybka podróż nie do każdej gry się nadaje, czy w niektórych grach jest niewskazana ze względu na ich na przykład gameplay i na to, że na ich formułę, a może tak powiem, na ich gatunek i styl, ale szczerze mówiąc w otwartych światach myślę, że szybka podróż jest niemal niezbędna. Myślę, że szybka podróż to jest naprawdę, no bo naprawdę ważny element, bo po co miałbym wracać 20-30 raz przez ten sam teren, skoro jakby ja już bardzo dobrze ten teren znam i go kojarzę. I nie ma sensu, skoro on jest pusty, nie ma na nim potworów, czy nawet jeśli są, to one są jakby znacznie słabsze ode mnie. Nie pamiętam, czy w Pokemonach chyba pierwszych nie było takiej szybkiej podróży z miasta do miasta. Oprócz, no mogliśmy mieć potem rower, tak, ale to był wyjątek. I to się troszeczkę inaczej odbywało, ale i to nie była tak do końca szybko. Znaczy była szybsza podróż, ale to nie była szybka podróż. Nie było, to nie była teleportacja. W rzeczywistym świecie owszem, nie mamy szybkiej podróży, ale właśnie dlatego wymyślałem, moi drodzy, szybsze auta, czy wymyśliliśmy dlatego samoloty czy łodzie, żeby się w niektóre miejsca dostawać szybciej. Wow, niesamowite. O, Bazarios, tam widzę Bazariosa. Milutko. Czy ja tutaj mam wszystko zbadane? Tak. Co ciekawe, zobaczcie, jak nawet dochodzimy tutaj do mostu, to w tym momencie nam się wyłącza ten... Znaczy wyłącza, restytuje nam się to zbadanie jakby terenu. Prawda? Ciekawe. Znaczy te mosty są uważane jako taki save point, nie wiem, waypoint w tej grze. Więc co załatwi tego Bazariosa, bo z Bazariosem mieliśmy mało do czynienia. W ogóle przepraszam, jeśli mówiłem troszeczkę nie do mikrofonu, powinienem był uważać na to. Ale chyba i tak powinniście mnie w miarę słyszeć dobrze. On chyba atakował, kurczę, nie będę, czy nie technicznie. Dobra, zaatakuję mocno w Bazariosa. W jego, wiecie co? Ja przede wszystkim nie lancopałem. Chwileczkę. Tylko potokiem czegoś tam. Potokiem kruka. Wydaje mi się najbardziej sensowne. Dobra, na razie nie pamiętam, jakiego on używał ataku, więc zostanę przy Ranmarze, jakby... Jeśli Ranmar nie da rady, no to kogoś innego wezmę. W ogóle, że jest razy dwa, zamiast razy trzy. Teraz powinien działać. Niech pozostali się zajmą Jagimi. Dobra, jeszcze od głowy. On atakuje technicznie. Dobra. Czyli potrzebuje kogoś, kto atakuje mocno albo technicznie. Na pewno nie szybko, więc Ranmar będzie musiał zostać odwołany. Tak, jakby, wiecie, no, szybka podróż, tak samo jak w rzeczywistości, tak samo w grach tworzymy nowe rzeczy, nowe mechaniki, nowe struktury, aby było nam po prostu łatwiej i przyjemniej i wygodniej grać. Czy jest to ułatwienie? Powiem szczerze, że jest to na pewno uprzyjemnienie rozgrywki. Ułatwienie? Poniekąd może również, niektórzy mogą mieć takie, odnieść takie wrażenie, czekajcie, wiecie co, ja bym chciał poprosić, aby Apsiros nasz zaatakował wstrząsem ziemi,
Cały czas nie mam jeszcze imion, więc czekam, moi drodzy, na to. Cały czas to zbieram. Szczególnie, że raczej przez pierwsze chyba 6 odcinków czy coś totalnie nie było komentarza oprócz Gromira, więc no... Już nawet nie chcę mi się o tym wspominać, tak po prostu. Bo to nie ma sensu. Jak ludzie będą chcieli, to ich ponazywam, czy tam podrzucą swoje imię czy coś. Jak nie, no to nie. Tymczasem jednak, kontynuując to, co mówiłem, jak ktoś jest takim totalnym, użyję tego słowa, jest totalnym boomerem growym i uważa, że szybka podróż w grach jest niepotrzebna i że ułatwia gry i przez to gry stają się łatwiejsze, to powiem, owszem, gry stają się troszkę łatwiejsze, dlatego że nie trzeba poświęcenie na nie 30 godzin, żeby wracać od punktu do punktu, tylko może się szybko pomiędzy nimi przemieszczać. To jest genialna prostota w tym wszystkim. Jakby ludzie narzekający na takie... Chcecie? Przemaszować? Udało się. Ludzie narzekający na takie mechaniki, które są po prostu dobre, pozytywne, muszą mieć naprawdę jakiś bardzo duży, nostalgiczny problem z grami. Nikt im nie każe używać szybkiej podróży. Szybka podróż to jest wybór, żeby móc właśnie... Inaczej, szybka podróż to nie jest przymus, to nie jest coś, co musicie robić, żeby... Aha, bo ja teraz nie mam punktu. Kurczę, zapomniałem o tym, dobra. Jeszcze raz. To nie jest coś, co musicie robić i jest to niezbędne do tego, żeby grać. Możecie sobie jeździć po... Znaczy czasami ta szybka podróż, czy tam jakieś takie przemieszczenie się jest wymagane, ale to nie jest wymagane wobec wszystkich, a nie jest to taka szybka podróż na zasadzie od punktu do punktu, żeby sobie to przyspieszyć. Tylko jest to... O, zapomniałem, że on będzie miał teraz inne ataki, dobra. Ja tak chyba zdążyłem walnąć jeszcze. Tak jest. To nie jest coś, co jest na zasadzie, teraz masz się przeteleportować tutaj i musisz użyć szybkiej podróży. Czasami teleporty są związane z tym, że na przykład dany obszar jest niedostępny i trzeba po prostu użyć teleportu, jeśli jest to magia, tak? Znowu wracam do Gothica, magowie ognia. Znowu ten sam przykład. Czekajcie, nie, on teraz będzie atakował chyba szybko, więc... Albo mocno, chyba to atakuje, ja go zaatakuję szybko. Akurat złe miejsce, bo to nie jest najczulsze. No dobra, żołądek zniszczony, bazarios odpada. Nikt nie każe wam korzystać z szybkiej podróży, jeśli nie chcecie, moi drodzy. Jeśli chcecie chodzić sobie, to sobie chodźcie. Mnie to nie przeszkadza absolutnie, tak jak mówię. Jeśli chcecie poświęcać 3, 4, 5 razy więcej czasu na grę, w porządku, wasza decyzja. Ale nie narzekajcie na mechanikę, która jest po prostu sensowna. Tak samo jak nie rozumiem ludzi, którzy narzekają na osoby, które grają na przykład story mode, czy na łatwym poziomie trudności. Znam osoby, którym ja bym taki story mode włączył, żeby się nauczyły grać, bo po prostu dopiero wchodzą w świat gry. I nie są to dzieci, są to osoby dorosłe, które po prostu nie interesowały się grami wcześniej, które nie grały jakoś wybitnie dużo i na przykład dla nich granie na padzie i celowanie, czy jakieś strzanki, to jest jakaś masakra. Oni będą po prostu latali... celownikiem po całym obszarze i nie trafią przeciwnika. Więc po prostu oni potrzebują łatwiejszego trybu i poziomy trudności to nie jest też nic złego. Soulsy są wyjątkiem, bo to jest gatunek, w sensie Souls-like'i, to jest gatunek, który tego poziomu trudności nie ma jakby bazowo i nie powinien go mieć, dlatego że to jest charakterystyka gatunku. Ale większość pozostałych gier ma różnego rodzaju poziomy trudności, poziomy AI, niektóre mają jeszcze nawet to bardziej rozszerzone. Inne gry polegają na tym, że mamy przegrywać i mamy się uczyć po prostu gry, typu Binding of Isaac, zapomniałem teraz tej drugiej gry, której tytuł też niedawno jeszcze miałem, to nie było Slay the Spire, to jest karcianka. Nie pamiętam, jak ono się nazywało. Children of Morta? Children of Morta bodajże. Czekaj, czy ja mogę tutaj zejść? Mogę zejść, dobra, fajnie. Próbowałem jakoś tam zaskoczyć. To są gry, w których, jak dobrze pamiętam, mamy po prostu cały czas przegrywać i mamy się uczyć po prostu. To jest jama w ogóle. Tak, muszę zejść z potworka najpierw. Wejdźmy w takim razie. I będziemy mieli od razu teleport. W sensie kolejny kotowózek tutaj. To jest jama Felinum, możesz szybko zrobić sobie szybką przerwę i tak dalej. Mamy tutaj naszego kotowózkarza. Oddany Felin, co tutaj masz?
A tak, ty możesz nam przywrócić HP i serca. No dobra, w porządku. Milutko, dziękuję. To uciekamy w takim razie, chyba tutaj nic więcej nie ma do zrobienia w tych miejscach. Oprócz tego, żeby sobie po prostu je odkryć. Po prostu, nie wiem, narzekanie na takie elementy to jest takie już czyste boomerstwo i powrót do lat, no powiedziałbym, że 70., gdzie wiele gier po prostu nawet nie miało takiego czegoś, były po prostu zaprojektowane raz. Najlepiej to w ogóle powinniśmy wrócić, moi drodzy, do czasu, kiedy gry były tworzone pod procesory. Tak, moi drodzy, były czasy, kiedy były gry tworzone pod procesory i na przykład były tworzone pod procesor 53 MHz i stąd się wziął przycisk turbo, w ogóle chyba... Nie wiem, czy nie Archon zrobił, albo Energy, albo Archon zrobił materiał o przycisku Turbo. Wydaje mi się, że Archon, ale nie jestem pewien. Poszukajcie sobie, jeśli bardzo chcecie. I czym on tak naprawdę był, jeśli nie kojarzycie, bo jestem pewien, że większość... Nawet ja nie miałem komputera z przyciskiem Turbo, ja się o tym dowiedziałem dopiero dużo, dużo później. I może najlepiej wróćmy do tych czasów, moi drodzy, jeśli tak ktoś narzeka na o poziomy trudności, na o szybka podróż i inne takie. Najpierw wróćmy się do czasów, kiedy w ogóle nie było grafiki, tak? Gry tekstowe, tak, tak powinno być. Albo w ogóle niech się nie będą oparte na wokselach. Dobra, wybaczcie, bez kosenka. Ja bym powiedział, że on się zawsze wróci. Kiyotsukero. 昔、地盤沈下が起きて、この穴が出現したの。奇妙な光が漏れ出して、辺り一面を不気味な色に染めていた。レドが村を救ってくれたの。奇妙な光って、もしかして、パコロ島で目撃された光と同じか？ええ、そうよ。ここで事件が起きたのは、随分前のことだけど、あれは、 50年も前のことよ。おじい様。一体これは？危ない。近づいてはダメ。大丈夫です。 モンスターをレドと守りレウスが止めてくれた。レドがいなかったら村はどうなっていたか。そんなことがあったのか。光が発生して暴走したモンスターが現れてって、ハコロ島で起きたことと同じだな。ええ、その時はこの地で発生した異常現象に過ぎないと思ってた。でも違ったの。それを教えてくれたのもレドだった。 数十年ぶりにレドがルトゥーにやってきたのよ。この村だけじゃない、各地で地盤沈下と光の現象が発生している、そうレドは言っていた。ずっと一人で調査を続けていたのよ。そうだったのか。
みんなが気づく前からレドには分かっていたの。世界各地で大変なことが起きているって。これは…うにゃわい！エナ様！アルマ…あの時と同じ。来るぞ。止めるんだ。行くぞ。ライドオン。Ja mam jedno zasadnicze pytanie. Czemu cały czas chodzimy z tym jajkiem jak idioci po prostu? Przecież to jajko by się stłukło. Z całym szacunkiem. Ale dobra, zapomniałem, że muszę jeszcze się włączyć. Dzień dobry, moi drodzy. Dokładnie jak 50 lat temu, ale zmieniłem się od tego czasu. Tym razem będę chronił Rutu i Enę. Nie zapomnij o nas, przecież załatwiliśmy Anchanata na wyspie Hakkolo. Ale rozłoszczona. Zepsułem mu głos. A to jest Ratiana w ogóle, no właśnie. Ona jest zielona, przez chwilę myślałem, że co, Ratolos? Nie, Ratiana tym razem, w końcu, wow. Lepki znowu myli Ratolosa z Ratianą. Kiedyś muszę się w końcu nauczyć. Czemu spodziewałem się od niej ataku technicznego? Raczej, jeśli już, to... Od tego się właśnie spodziewam. Zaatakujmy na razie ciało. O, nie, niedobrze. Szybki atak. No to dostałem w tyłek. Okej, widzisz, też ataki przebijające średnio działają na jej ciało, więc raczej użyję może tnących. No i szybkim atakiem na razie techniczny, tak? Tylko, że Ranmara chciałbym wymienić w takim razie również. Techniczne bierzemy kutku naszego. Ono tu. I lecimy z nią w takim wypadku. Ale coś czuję, że my nie mamy z nią... Mam wrażenie, że będziemy musieli tutaj, nie wiem, albo przegrać, albo coś się nagle stanie i... Może ledwo wygramy. Czy było toksyczne saldo, czy... Saldo, co ja... Salto. Saldo, tak, jasne. Natomiast czy mamy z nią przegrać, czy może się będzie jakiś plot twist? Ratiana ma również truciznę w ogonie, wiesz co robić. Co, jak jej odetniemy ogon, to nadal będzie potrafiła truć, jak w rajsie, tak? Hehe. Przepraszam, ale to jest strasznie irytujące, to nie ma sensu. Jeśli ma truciznę w ogonie i odetniemy jej ogon, to dlaczego może nadal truć? W World podobno tak nie było, jak dobrze pamiętam, bo w Gromir mówił. Nie potwór, czekajcie, czy na jej ciało... A na jej ciało, dobra, to działa, dobrze, okej. Okay. Więc ja chyba będę bił ciało, niech oni się biją z ogonem. Chcemy pomóc temu naszemu Jankutku. Będzie jeszcze combo, bardzo ładnie. Poszła ich twarz. Spoko. Ja bym sobie użył szczerze mówiąc mikstury na siebie, albo zioła chociaż. Dobra, użyję zioła. No wszystko. Tam użyła toksycznego czegoś. Z tego co widziałem, ta Ratiana. Toksyczny salto znowu. Dobra, ale na szczęście na razie nie wchodzi. Jeszcze raz. Ona może zaatakować dwa razy. O kurde. Okej, okay, to jest małe zaskoczenie. Ej, wściekła. Jak nas teraz zaatakuje? Zakładam, że mocno albo szybko. No, jedne, dwie opcje, tak? Bo ten atak się zmienia. Raczej zakładam, że to będzie atak szybki, więc ja... przepraszam, nie. Do tej pory atakowała szybko. W tym razie teraz będzie atakowała, wydaje mi się, że mocno, więc ja zaatakuję szybko na nią. Ale najpierw chciałbym się wyleczyć i chciałbym też wyleczyć mojego Jankutku. Jeszcze mam bardziej chyba siebie. Nie, dobra, Janku... Nie. Ojej, niedobrze, dobra, nieważne, inaczej. Jankutku, co ty możesz zrobić? Możesz atakować szybko. Zaatakuj ją w takim razie. Ja też zaatakuję szybko. Liczę na to, że to będzie rzeczywiście mocny atak, a nie techniczny. Jest mocny, tak, czyli ataki szybkie. Skombimy się, dzięki temu nie otrzymam obrażeń od niej. I mogę się wyleczyć właśnie. Będzie nas Alvin leczył, ja siebie wyleczę. Zwykłą miksturą. A Ratiana będzie atakowała w jego potwora. Okej. Okay. Widzę, że będziemy też jeździć. Zaraz się tym zajmiemy. W sumie, kurczę, to niepotrzebnie się leczyłem, no ale trudno już, żyćko. Czy oni też będą mieli combo? Jeszcze nie, oni jeszcze nie będą mogli jeździć. Dobra, ale tak i tak będzie we mnie.
czy tak, czy nie? Tak jest, cały czas jest we mnie. Więc my atakujemy nadal szybko. Będę ładował teraz poziom jeźdźcy, bo chciałbym zaatakować z trzeciego poziomu, wydaje mi się. Byłoby to co najmniej najlepsze. Żeby po prostu jej zrobić krzywdę. Oczywiście. Ja widzę, że kurczę. Dobra, więc co robimy kombo w takim razie razem z Alvinem. Powiedz, że on odpala swoją umiejętność. Szkoda, że on tak bardzo wcześnie ją odpala, no. To mnie trochę wkurza. Ale dobra, udało się. Dostała. Też jest wkurzona, więc ataki szybkie jak najbardziej. Może się Alvin O, chciałem powiedzieć, że się może skombić ze swoim, ale nie. Niestety. O kurde, to żeśmy oberwali. Jest silna, ale nie możemy przegrać. Chalk, przygotuj się. Nadal nie wiem, czy to przeczytałem, czytam jego imię. Nie dziwi mnie zupełnie, że tutaj dostaliśmy minus 1 HP. Spodziewałem się, że to będzie na tyle silny cios. Ja w ogóle, patrzcie, w ogóle miecz i tarcze nie mają umiejętności, w sensie nie mają takiego, nie mają żadnego trybu ładowania. Mamy najwyżej gardę. Dodatkową, dobra, skupione cięcie spróbujmy użyć. Dobra, ładnie. Lecą dalej ataki. Ja nawalnęła w niego. O, i jest pod niemenę atak. Dobra, czyli będziemy LL-ką robili. Podobają mi się te walki, muszę przyznać. Podobają mi się, szczególnie, że teraz mamy w końcu coś nowego. Mamy te podniemne walki, mamy to przepychanie się, prawda, na nasz przepychanie się jakby. Znaczy, no przepychanie się to jest po prostu zderzenie tak czołowe między dwoma potworami. To jest taki fajny element. To mi się bardzo podobało w tej grze. I co, ja muszę Alvina wyleczyć. Mówię, że on będzie martwy niedługo, jak to daje pójdzie. Dobra, ten zimny wybuch jeszcze cały czas obrywa w ciało. Toksyczne saldo. Czemu mówię saldo? Jezus Maria, nie, w sklepie nie pracuje. Toksyczne saldo. Toksyczne saldo, tak. Jak masz kurde manko w kasie czy coś. Nadal podkreślę jeszcze raz, nigdy nie pracowałem nawet w usługach. Wiecie co? Tylko jedna rzecz. Chodź tutaj. Nie mam kutku. Zaatakuj szybko. Ja też zaatakuję szybko i się skombimy i ja nie oberwę wtedy obrażeń. Ja zakładam. O nie, on też atakuje szybko. To co, on się już cofnął, czy... Oj, najgorzej. On cofnął wkurzenie albo po prostu użył innego ataku. Nie jestem w stanie powiedzieć, ale chyba... Nie, no to jest wkurzony. Znaczy wkurzona. To jest ona. O, podleczmy się. Tak, nigdy nie pracowałem w usługach, a znam takie wyrażenia. Aha, dobra. On oberwał, ale nawet trudno. Czy żyje to jakoś? Ale ta Ratiana nie jest zbyt łatwa, muszę przyznać. Dobra, znowu to samo. Aż... Dobra, trudno, zaatakuję jeszcze raz szybko, zobaczymy, może się uda. Jak ja oberwę, to jak najwyżej się wyleczę. Cholera, Alvin, weź się wylecz też, chłopie. Tak, dobra, okej. Wróciła do ataku mocnych. Spoko. Dobrze, że się na mnie rzuca, bo ja mogę ją skontrolować w miarę znacznie. Wie co? Alvin ewidentnie jest po prostu... No, został derpa dzisiaj. Trzeba go wyleczyć. Żeby nam ten nie padł. Ciało się już ledwo trzymał tej Ratiany, na całe szczęście. Ognisty oddech znowu. Co, dostałem... Okej, okay. Myślałem, że ten kutku oberwie. Nasz kochany. I byłoby po nim. Tak, użyjmy jazdy. Kontrujemy ją i potem użyjemy na Alvinie mikstury. Tak, szybki. Jest, kontra. Odłamaliśmy ciało. Fajnie. Alvin, ogarnij, że się chłopie. Kończyłeś się mikstury, czy co? Dobra. No zacz ognia. Poszło po wszystkich, ale jeszcze żyjemy. Nie ma tragedii. O
Okej, i co, robimy combo? Tak, robimy combo umiejętności więzi w takim razie. Jajon. Pocisnęliśmy, dostała po ogonie i padła. Super, wygraliśmy, wspaniała robota, Alvin. Dziękuję. Dziękuję, wydaje mi się, że z czasem dorównam Redowi. Pamiętacie, jak była mowa o zbytniej pewności siebie? dobra. Żarty żartami, może kiedyś nawet dorówna. Chociaż, czy koniecznie Redowi? Może i tak, ciężko mi jakby powiedzieć, jak to wygląda. Bo Rathalos i Rathiana to nie są aż tak mocne potwory. Okegawa arimasenka, Ena-sama. Heiki. Tamago mo. Jestem ciekaw, czy on się zaraz wykluje. Ano Rio Reiya mo bousou shite ita. Doushite? Hikari ga. Lepiej się cofnijmy, chyba tutaj miało znaczyć wycofajmy się do wioski, jak zakładam. Czekajmy tylko aż się załaduje, bo jeśli by była cutscenka, to nie ma sensu, żebym się na nowo włączał. Mam na ekrany. Nie, cutscenki nie ma, wracamy do tej lasu. Jako Rathalosa niedługo się wykluje, chodźmy szybko do domu mędrca. I tak też, moi drodzy, zrobimy. Wiesz, kurczę, chcę zobaczyć tę dziurę. Co jest w tej dziurze? Dlaczego ona się tak świeci? Skąd ona powstała? Z czego? To na pewno nie jest uderzenie meteoru. To wygląda, jakby ktoś po prostu przebił to... W sumie nie, jakby wykopał dosłownie taki rów idealny. Wygląda bardziej jak wykopane, ewentualnie jakby ktoś po prostu włożył ogromne wiertło i po prostu się przewiercił. Bo są delikatne, tutaj widzicie, uszczerbki na brzegach, ale oprócz tego, no to kurczę, to na pewno nie jest po meteorze ani niczym tego typu. Więc cóż, dobra, postój kotowózka, moi drodzy, lecimy na wioskę Rutu, ale mamy 52 minuty, więc ja wam dziękuję znowu za uwagę. Zdecydowanie za długie mi te odcinki wychodzą, no ale takie żyćko. O, ale mamy cutscenkę, proszę bardzo, no to jeszcze chyba będziecie mieli chwilę w gameplayu.
小さい。本当だ、小さくて可愛いな。お前のチャームポイントだな、デュース。ジョロ、やはり翼が。あれが。お、どういうことだ。それが伝説のモンスターである証なのだ。ですが、もっとまがまがしい姿を想像していました。なんとか弱いレウスであることか。なんでそんなことばっかり言うんだよ。生まれたばっかりなんだぞ。この子らに見せてやらねばな。はい、長老、君たちに証を見せよう。竜の祠へ来なさい。No, duchobaki służą jako gołębie pocztowe. Dobrze wiedzieć. A jak kaeru to gołębie się najdą. Ano lęsu wa okazji. W ogóle świątynia smoka, oni poszli tam w dół. Zastanawiam się, czy przez te drzwi przeszli i teraz będą w środku tej kolumny. Tak jest. Kore ga densetsu no monster. Hametsu no tsubasa o motsu Reus no sugata da.かつてこの地に生まれたレウスは翼を持たず空を飛ぶことができなかったという。レウスの誕生と時を同じくして各地で災いが起きた。レウスが引き寄せた災厄と人々は噂し、レウスを迫害した。逃れようとしたレウスの背に翼が生え、レウスは大空を舞った。そして破滅は訪れた。膨大な光とともに世界が消滅したという。世界が消滅した？破滅の翼を持つレウスのせいでか。そう伝説にある。君たちの島でレウスが祀られているのはこの伝説の影響と思われる。先人が残した言い伝えには必ず意味があるものだ。この伝説を無視することはできぬ。じゃあどうしろって言うんだ。今度はこのレースを迫害するのか。力を目覚めさせては。どういうことですか、ゼラード様。伝説の通りであれば、そのレウスは力が眠っている状態だ。このままでは伝承の義も成功することはないだろう。ならば力を目覚めさせ、破滅の力を持つかどうか見極めればよい。ですが、もし本当に破滅の力を持っていたとしたら、その時はどう対処すれば。モンスターの力を目覚めさせ制御する技を持つ竜人がいる。彼ならば力を封じる方法にも知見はあるはずだ。おお、いいこと思いついたな、ゼラード。あ、その竜人ってもしかして。確かクワン村にいると聞いたことがある。クワン村？やっぱりデデジーのことだ。
ているの、ナビル？ああ、知り合いのじいちゃんだ。俺がクアン村まで連れて行ってやるよ、ライダーさん。私も行く。エノ？私には責任がある。レウスの力を見極めるまでそばを離れるわけにはいかない。お前たちが進もうとしている道は安全でもなければ希望の光に満ちているわけでもない。それでも行く覚悟があるのか？はい。どう思う、ゼラード？伝説には様々な捉え方があり、その真相は誰にもわからぬもの。彼らの未来にかけてみる価値はあると思われますが。アルマ、出立の準備を手伝ってやれ。はい。よかったな、ライダーさん。行くがいい。無事を祈るぞ。はい。Moi drodzy, mam kilka bardzo znaczących uwag, ale to zaraz po tym, jak przeczytamy ten fragment. Uśpiona moc Raty. Rata jest wciąż zbyt młody, aby brać udział w działaniach jazdy lub rytuale kanalizowania. Oczywiście, tak? Jako jedyny, który się ledwo co wykluł i jest za młody. Aby używać umiejętności więzi oraz innych umiejętności walce. Twoim zadaniem jako jego jeźdźca jest chronić tego młodego Rata Losa i dbać o jego wychowanie. Oczywiście, jako jedyny, który się ledwo co urodził z jajka, nie? A teraz do wioski Kwan. Pozwól jednak, że Naviru będzie przewodnikiem. No czekaj, powinniśmy pożegnać się z Alvinem. Spotkaj się z nim, zanim wyruszysz w drogę. To za chwilę, jutro, moi drodzy, bo już mamy ponad godzinę. Przychodzi długo oczekiwany moment, jajko Rata Losa wykluwa się, jednakże skrzydła mojego Raty są małe i słabe. Nie wyglądają jak skrzydła króla przestworzy, ale jak niszczycielskiego Raty burzoskrzydłego. Wyruszasz w poszukiwaniu sposobu na uratowanie Raty od okrutnego losu. Mam kilka uwag i to są rzeczy, które wydają się bardzo sensowne, ale zarazem bardzo idiotyczne ze strony tutaj tych wierzeń, tych wiosek. Ja wiem, że oni nie są może ultra zaawansowani, ale po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, jeśli ta legenda jest ta przepowiednia legenda jest przekazywana i było powiedziane, że poprzedni Ratalos zniszczył wszystko, zniszczył świat, to w takim razie jakim cudem ta legenda przetrwała, to raz. Tak, metafora, będę mówić, tak jak w niektórych religiach. Potem kolejną uwagą, którą mam, to, że Rata losów jest bardzo, bardzo dużo. Jeśli ludzie by mieli legendę, że o nie, psy, czy dziki, czy wilki tam sprowadzą na zagładę i wybiliby wszystkie wilki, to by po prostu one wymarły. Jeśli oni robią to samo z ratalosami, to jest bardzo, bardzo, bardzo idiotyczne. Jeśli chcą pokonać, po prostu zabijać wszystkie ratalosy, żeby tylko się nie ujawnił ten burzu skrzydły. Trzy, nie wiem dlaczego to się nazywa skrzydła ruiny, to są bardziej zrujnowane skrzydła, skoro on nawet nie potrafi latać, tak? No i po prostu, idiotyczny, tak? Bardzo plemienne, bardzo, bardzo prymitywne tej rzeczy lecą. Ja wiem, że Monster Hunter i wiem, że pewnie fabularnie ostatecznie okaże się, że tak, ten Ratian, przepraszam, ten Ratalos, nie Ratian, po pierwsze Ratiana, a po drugie Ratalos. Ja wiem, że pewnie się okaże, że on rzeczywiście ma tę moc i będzie trzeba ją zablokować, ale... No proszę was, tak? To jest troszeczkę jak z teoriami spiskowymi. Na zasadzie jedna na milion okaże się, czy na 10 tysięcy, czy na 1000 okaże się rzeczywiście prawdziwą i to będzie tyle. Więc... No... Po prostu idiotyczne, tak jakbyście... to troszeczkę jak Grecy robili, że... Jak dobrze pamiętam, to chyba byli Grecy. Albo Rzymianie, nie pamiętam teraz dokładnie. Chyba Grecy. Wsparcie. Jak dziecko zaczęło płakać, kiedy się je wystawiło ponad skały, czy przy zboczu góry, i zaczęło płakać, no to ono się nie nadawało do życia w tym społeczeństwie i się tam zabijało jakoś. Nie wiem, czy się rzucało z tej skały, czy jak to działało, ale... No po prostu to jest idiotyczne, tak? To jest po prostu głupie.
Znaczy pewnie nie, pewnie to jest plotka. W sensie, ja byłem tego uczony na historii, ale mam wrażenie, że pewnie inaczej robiono z tymi dziećmi. W sensie jakoś je sprowadzono do poziomu niewolników, czy po prostu jako gorszych obywateli traktowano. Po prostu potrzeba było, oprócz wojowników wsparcia, pewnie potrzeba było dużej ilości osób, które na przykład były odpowiadały za konwoje, za handel, za oposażenie, za sprzątanie domów, etc., etc. Tak więc zakładam, że nie do końca tak się działo, jak byłem uczony, ale spodziewam się, że no właśnie coś takiego jest tutaj, jakby ta mentalność, że o nie, przepowiednia tak głosi, więc my tak będziemy po prostu zabijali wszystkie ratalosy itd., itd. O nie, jest podobieństwo, więc trzeba go zabić, tak? O nie, jest leworęczny, stanie się wampirem. Hashtag Warhammer. Dobra, przepraszam moi drodzy, okej. Okay. Na tym bym zakończył. To są moje wszystkie komentarze wobec tego. Po prostu uważam to za niemądre co najmniej. To ja mówię, pomimo, że wiem, że na tym polega fabuła tej gry, tak? Ona o tym opowiada. Tak, jeśli by się to stało w rzeczywistości, ja bym to naprawdę gdzieś, nie wolałbym, żeby nie został ten Ratalos zabity. I raczej bym go bronił, jeśli miałbym możliwość. Jeśli by Ratalosy przede wszystkim istniały, tak? Z drugiej strony pewnie jakby istniały, to my nie bylibyśmy na szczycie łańcucha pokarmowego. Chociaż i nie wszędzie jesteśmy, nieważne. Dziękuję wam moi drodzy za uwagę. Mamy godzinę 6 minut, do zobaczenia do następnego już jutro. Mam nadzieję, jeśli zdążę ze wszystkim i na razie.